Dzięki za pomoc. Nie ma sprawy, Marszal. Przyniosłam specjalne mydło do wymycia wieloryba z ropy. A ja mam wodę. Ojdź, wybacz, Kali. Im szybciej zatkamy dziurę, tym mniej ropy wycieknie do zatoki. Musimy też umyć małego wieloryba. Czy ma pan coś, czym można zatkać dziurę i powstrzymać wyciek ropy, kapitanie? Może coś takiego? Moja ochronna? Świetnie! Pasuje! To powstrzyma wyciek do czasu porządnej naprawy statku. Dzięki, Ryder! Nie ma sprawy! A teraz pora na kąpiel małego wieloryba. Wie pan, gdzie on jest? Pojęcia nie mam, Ryder, ale na pewno niedaleko. Musimy ściągnąć tego małego na plażę, gdzie Marszal i Katie go wymyją. Ma pan coś, czym moglibyśmy go zwabić? Mam na statku całe mnóstwo ryb. Świetnie! Zumo, twoje koło! Koło! Kapitanie, jeśli wrzuci pan do koła te ryby, wieloryb popłynie za nimi do brzegu! Dobry pomysł, Ryder! To chyba działa! Poczęstuj się, mały! Katie, Marszal, przygotujcie się! Mamy tu wieloryba do wymycia! Dobrze, że wzięłam największe szczotki. Spokojnie, umyjemy cię, a ty sobie jedz. Mamy specjalne mydło, które nie uszkodzi twojej skóry. Nie martw się, będzie dobrze. Widzisz, kąpiel nie jest taka zła. Teraz musimy jakoś uprzątnąć te plamy ropy. Nie mam tu niczego, co mogłoby się nadać. Chyba musimy zrobić tamę. Rocky? Tak, Ryder? Czego potrzebujesz? Przyda nam się dużo ręczników, którymi ogrodzimy plamę ropy. Rozumiem, Ryder. Przynieś do portu wszystko, co znajdziesz. Zielone znaczy jedź. Jej, Rocky, masz tu mnóstwo ręczników. Tak, Rocky, jesteś super. Szukaliśmy ich wszyscy razem. Musimy uratować Zatokę Przygód. Dobrze, zwiniemy ręczniki mocno i połączymy je razem. Dzięki temu na wodzie powstanie lina, która zbierze i wchłonie ropę. O tak! Widzicie, jak woda wsiąka w środek? Dokładnie tak samo zbierzemy ropę. Super! Rozumiem! Powiązanie ich zajmie dużo czasu. Dobrze, że mamy narzędzia. Ruff, ruff. Szczypce! Dobry pomysł, Rocky. Możecie zabierać. Świetnie, Zumo. Zebraliśmy większość ropy, zanim ubrudziły się inne zwierzęta. Juhu! Dobrze, a teraz... Płukanie! Uf! Wąż! Ja też jestem wypłukany. Teraz jesteś bezpieczny i czysty. Ale pewnie tęsknisz za mamą. O, chyba na ciebie czeka. Mm-hmm.